Batman! Co ty się pakujesz? Całą bandą się na ciebie czaimy! Z głową też masz? A chcesz sprawdzić? To dawaj. Tylko włączę muzę. Tak się składa, że napisałem nutę pod kopaniu w pupę. Brać go, zanim zacznie zawodzić! Cześć. Z tej strony Lego Hero Polska. Kolejna sobota, kolejne figurki. Dzisiaj druga część Lego Batman Złoczyńcy. Trzech mam takich z tej wersji klasycznej. Wiecie, takie nie stare, ale po prostu Lego zrobiło takie trzy, takie może cztery nawet klasyczne. Ja znalazłem akurat trzy. No i jeszcze mam Zabójczą Ćmę oraz Harley Quinn. Więc zapraszam Was do oglądania. Na pierwszy ogień idzie Zabójcza Ćma. Mam takie fajne nakrycie głowy, że to jest tak jakby jego maska. Jeszcze ma takie okulary, złą minę. Z drugiej za to ma przestraszoną, ponieważ on był z zestawu ze strachem na wróble. On miał jakiś tam gaz, że boi się każdy, kto go poczuje jakby ten gaz. Ma jeszcze takie skrzydełka pomarańczowe. Jakiś sześciopak, więc to jakiś poważny łotr, nie jak Joker. Znaczy, no po prostu wiecie, że nie jest taki śliczny, tylko jakiś twardziel. Jeszcze plecy. No i takie spodenki. On się po angielsku nazywa Killer Moth, ale po polsku to jest po prostu Zabójcza Ćma. Idziemy dalej. Kolejna postać to Harley Quinn. I co, ma taki kapelusz błazna, jak ten. Jak Jester z Nexonites. No i następną sobotę już Wam zaspoileruję, będą Nexonites. Tak, ma taką maskę bandyty. Jasne. Białą twarz, bo to clown. Jeszcze taki... Nie wiem, jak to się nazywa, ale też coś takiego mają klauny. Jeszcze ona jest taka, że umie tak, jest taką akrobatką, jakby umie skakać przez rzut oka z tyłu. Ona wygląda trochę jak z takiej karty jakiejś. I takie mam skojarzenie. A my idziemy dalej. Kolejna figurka, to już jest pierwsza z tych klasycznych. Catwoman, kobieta kot. Ma całe czarne nogi, czarny taki kostium. Ona też jest zręczna, ale zazwyczaj chodzi tak jak kot. Ma włosy z takimi uszami, też maskę jak bandytka. A drugą twarz ma po prostu taką zwykłą. Jakiś naszyjnik, pewnie ukradziony od jubilera. Fajnie się to prezentuje. To jest taki czarny kot, przynosi pecha. My idziemy dalej. Kolejna figurka to pingwin. Raczej gościa znacie, to ten z parasolką. To jest, on jest taki mały i gruby, to akurat tego nie widać, ale... Batman, taki mały, gruby gościu, cylinderek. Jest taki jeden okular mały, nie wiem jak to się nazywa. Białe rękawiczki, taki gruby, elegancki złoczyńca. To chyba idziemy już do ostatniej figurki na dzisiaj. Choć Batman ma wielu wrogów, to jest chyba największy wróg, The Joker. Zobaczcie, on trochę inaczej wygląda w tych klasycznych niż dzisiaj. Mam dwie twarze, taką i taką taką bardziej zadowoloną. Taką się śmieje, clown. Jakoś tak. Jeszcze takie spodnie wyglądały, takie rurki, przynajmniej mają takie wzory. No i co? Jeszcze taka kamizelka, tam jakiś
Nie wiem, w sumie pasek chyba. Zielone włosy oczywiście. I co mogę jeszcze dodać? Chyba tyle. I przejdziemy już do podsumowania. Jeszcze jeden rzut oka na te wszystkie figurki. Bardzo fajne. To może trochę u was widać, że to jest niebieskie. Ale to jest tak naprawdę fioletowe, no bo widzę tam przez kamerę. I to jest tam niebieskie, a tutaj jest fioletowy. Szkoda, że to tak nie załapało tego koloru. A figurki są bardzo fajne. Kilka mam co prawda chińskich, ale... Na przykład... Ale już nieważne, kogo. Tam ostrość, chyba nie było ostrości przez chwilę, ale nieważne. Ja się z wami żegnam do następnego odcinka i pa, pa.